Cześć, witajcie w kolejnym odcinku riffów z naleśnikami. Naleśników znowu nie ma, może kiedyś się pojawią. Dzisiaj mamy bardzo ciekawy efekt. Nie jest to przester distortion czy tam overdrive, jest to preamp. Współpracuje bardzo dobrze z czystym kanałem. Dzisiaj mamy orange'a na czystym kanału, treble bass na 12, brzmi to mniej więcej tak. Przystawkę mamy przy gryfie humbuckera. Tak brzmi czysta gitara. Co to jest? To jest preamp, który nie posiada takiej typowej ekwalizacji. Mamy tu volume, który steruje głośnością i mamy trzy razy gainy. Trzy różne gainy. Każdy gain odpowiada za inne częstotliwości, więc mamy gain dla dołu, dla środka i dla góry. I to jest bardzo ciekawe. Włączymy teraz wszystkie gainy na 12. Volume jest gdzieś więcej na 9, żeby... No zobaczcie jak to jest. Jak podniesiemy woluma, wszystko idzie w górę. Ale właśnie o to mi chodzi, żeby ściąć trochę woluma, wtedy bardziej słychać, co się dzieje na poszczególnych gainach. Zacznijmy od dołu. Teraz nic, papierek. Ten pickup bardziej jedzie środkiem, więc dużo dołu mu nie zaszkodzi. Środek. Podniesiemy trochę całość. No aż chce się grać. A do przypomnienia, jak brzmi czysty kanał. Nudy. Od razu lepiej. I jeszcze jest taka ciekawostka. Możemy też dać wszystko na fulla. O tak. Wtedy mamy efekt, jakby grały w zasadzie dwie gitary. To wszystko na dziś. Trzymajcie się.